Cześć, witajcie. Zapraszam was dzisiaj na questa Przyjacielska Przysługa. Jest to oczywiście quest od Katie Metz. Ja w międzyczasie pomogłem guślarzowi. Właśnie opuściłem jego chatę i udamy się do zaginionej karawany, zaginionego transportu. Jest to bardzo blisko od chaty guślarza. Dobra, podjedźmy. Tutaj ruch. Co tu się dzieje? Zatrzymałem się tylko dlatego, oczywiście, po surowe mięso. Dobra, wracamy do questa. By nie tracić czasu na pierdoły, ale to już jest tutaj strefa. Odnajdź składniki z zaginionego transportu, korzystając z wiedźmińskich znaków. No dobra. Sporo wisielców. Coś tu mamy. No dobra. Utopce i baba na moje zdjęcie. Nie tak miało być, ale nie szkodzi. Oczywiście może weźmy sobie art. Nie ma tragedii, tutaj wiedźmin mi się regeneruje dosyć szybko za dnia. Także trochę damage'u nie zaszkodzi. Są tutaj ślady. I jak już tutaj pozbyliśmy się tych utopców i wodnej baby, to zobaczmy, czy coś tutaj jest ciekawego. No jest. Dobra, tyle. Wychodzimy na szlak. List od żony Nilfgaardczyka. Może trzeba go będzie przeczytać. Ciężkie, szerokie koła. Wóz kupiecki. Thank you.
Uwaga, grupa deserterów opuściła Wrońce i rozproszyła się po tych ziemiach, dzieląc się na bandy wyrzutków. Podróżując tędy, należy mieć się na baczności. No dobra. Wygląda na to, że będziemy walczyć z deserterami. Zjechał z traktu z dużą prędkością. To nie wróży niczego dobrego. No tak, jadący samotnie przez Walen kupiec nie mógł dobrze skończyć. Resztki mięsa Katoblefasa. Ciekawe, do jakiego to zaklęcia? Czerwone wytrawne, zubaran, południowe stoki, z nutą porzeczki i cytrusów. Żal. Ludzka, z tętnicy. Nie mógł odejść daleko. Chyba jest tam. Zachowała, ale nie wyczuwam nic magicznego. Ciekawe, co na to Kaira. To tyle. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Schował się i czekał na pomoc. Nie nadeszła, jak to w Velen. Z ciekawością zobaczę, co tu jest napisane. Nic specjalnego. Jakoś nie ufam do końca Keirze Metz. Płotka się wyłoniła z krzaków. Płotka nie tak szybko. I co, pasku? Droga robotnica, 9 level. Na razie sobie odpuszczę. A teraz najlepiej będzie udać się do drogowskazu. A nie, to jest blisko. No oczywiście, tutaj walczyłem z bandytami już dwa razy. Spróbujmy tą drogę. Tędy jeszcze nie jechałem. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić.
Zdobyłem te twoje odczynniki. Świetnie. Będę mogła od razu zacząć pracę nad podwójnym wzorem drzewokorzenia, tylko... Zagrzejesz sobie wina z goździkami? Widziałem, co było na wozie. Wykwintne mięsa, drogie wina, przyprawy z zerikani i za grosz magii. Powiesz mi, co knujesz? Lepiej. Pokażę. Tylko musisz chwilę zaczekać. Zaintrygowałaś mnie. Dobrze, zaczekam. To sio na dwór. Będziesz się przebierać? Potem. Ale nie uprzedzajmy faktów. No idź przed dom. O co chodzi? Dzięki za cierpliwość. Już prawie gotowe. Jakbym chciał oglądać białe myszki, to bym się napił. Zwróć uwagę, że powiedziałam prawie i nie przerywaj. Wykane Gwyn Caefil! Co się stało z trzecią myszką? Zaklęcie ma 66,6% szans powodzenia, więc zawsze biorę jedną więcej. Tak na wszelki wypadek. To gdzie ona? Keira, może mi wytłumaczysz, o co chodzi? Znasz bajkę o Kopciuszku? Nawet wiem, jak to było naprawdę. Księżniczkę Cendrillę ze Żarzeugl, który zaląkł się w ogrodowym stawie. Został po niej tylko but, więc... Błagam, ani słowa więcej o Zeuglach. A wracając do bajki o Kopciuszku... Chciałabym wyrwać się z tych ponurych bagien na jedną magiczną noc. Nie potrzeba mi do tego wróżki. Czary rzucę sama. Ale przydałby się ktoś na miejsce księcia. A tak się składa, że jesteś jedynym facetem na poziomie w całym Velen. Więc co powiesz na konną przejażdżkę w świetle księżyca i kolację? Brzmi kusząco. Na tyle, że nie odmówię. Zanim wyruszymy, jeszcze jedno. Zamienisz dynię w karoce? Nie, zamienię nasze cuchnące łachy w coś ładniejszego. Nie krzyw się, mam na myśli iluzję. Nie będzie boleć, a o świcie wszystko wróci do normy. Czemu nie? Jak szaleć, to szaleć. No, to trzymaj się mocno. Gwella Glan! Jak ci się podobam? Dekolt nie za skromny? Sam raz. Ja za to mogłam ci jeszcze zmienić kolor włosów. Zawsze wolałam szatynów. No trudno, na bezrybiu i rak ryba. No, to w drogę. Czeka na nas kolacja. A ostatni zmywa! Tak bez kąpieli? Tempo, tempo! Kopciuszek, bo kark skręcisz. Mnie dogonić! Hej! Ale piękna jest ta gra. Masakra. Wow. Myślałam, że lepiej sobie radzisz na koniu. Zauważ, że jechałem na myszy. Dla kogoś, kto zwykle kłusuje na płotce, to nie powinno być chyba wyzwaniem. Teraz już widzisz, do czego potrzebowałam dychy.
odczynników? Mogłeś od razu powiedzieć, o co chodzi. Geralt, skoczysz do lasu po moje zakupy, bo chcę zrobić kolację? I co? Pomógłbyś mi? Gdybym wiedział, że w zamian będę mógł wypić kieliszek wytrawnego z Zubaran, pewnie. No proszę, nie miałam cię za konesera win. Myślałaś pewnie, że wiedźmi nie jedzą szpik u topców i popijają wodą z kałuży. Mniej więcej. No, dość gadania o suchym pysku. Zaczynajmy. Sporo cię to wszystko musiało kosztować. Nie chcesz, żebym się dorzucił? Daj spokój, mam z czego żyć. Wiesz, tuzin ja i tu, tuzin tam. Zresztą niedługo się odkuję. W jaki sposób, jeśli można wiedzieć? Wydaje mi się, że w Velen trudno zrobić karierę poza sektorem rolniczym. Prawda. Więc są dwie możliwości. Albo zacznę hodować rzepę, albo stąd wyjadę. No, ale nie o tym chciałam. Jeszcze raz dziękuję za pomoc z tą wieżą, Geralt. Byłeś świetny. Nie pierwsza klątwa, którą odczyniłem. Ale chyba jedna z cięższych, prawda? Na tej wyspie działy się takie rzeczy, że aż ciarki chodzą. No i to laboratorium. Mam nadzieję, że wszystko tam spaliłeś. Te klatki, truchła, papiery. Trzecia odpowiedź jest najlepsza. Ale momencik, to mnie interesuje. Nie zniszczyłem tej pracowni, jeśli o to pytasz. Nie widziałem powodu. Gdyby wyniki badań Aleksandra wpadły w nieodpowiednie ręce... Z drugiej strony kłomnica ma złą sławę, nikt się tam nie zapuszcza. A może nie ma się czym martwić. Wybacz, nie powinnam była w ogóle poruszać tego przykrego tematu na naszej romantycznej kolacji. Romantycznej? Myślałem, że przyjechaliśmy tu jako przyjaciele. Przyjaźń nie jedno ma imię. To jak? No i teraz jest trudny wybór. Wybacz, jest ktoś inny. No i co z tego? Oj, Geralt, Geralt, jesteś taki staromodny. Położysz się ze mną, chociaż popatrzysz na gwiazdy? Czemu nie? Wiesz, jak mówią na te konstelacje w Zarikani? Pewnie coś ze smokiem. Nie, ma inną nazwę. Trochę nieprzyzwoitą. Nachyl się, to ci szepnę do ucha. Egwane Nawr. Keira, gdzie... Uśpiła mnie zaklęciem. Znaczy coś knuje. Wieża na kłumnicy. Okej, zadanie zakończone. Wiesz, wieje. No i udajemy się ponownie do kłomnicy, do wieży. Tylko jakoś tam mam dostać teraz. Zobaczmy, czy jest jakaś łódź w pobliżu. Tutaj.
Ops, to nie ta łódź. Coś się nam pogoda psuje. Coraz mocniejsze fale. Dobra. Co ta Keira kombinuje? Dobra. Przejdźmy. O, tutaj jest łódź. Jak coś, to będę pamiętał. Przejdźmy tędy, żeby nie walczyć już z gulami po raz kolejny. Światło jest w wieży na ostatnim piętrze. Jak? Znalazłaś, czego szukałaś? Tak, dziękuję, że pytasz. Jak tam? Wyspałeś się? Wykorzystałaś mnie. Oj tam, co najwyżej wykorzystałam okazję. Gdybym wiedział, że chcesz zdjąć klątwę z wyspy, żeby zdobyć notatki Aleksandra, w życiu bym ci nie pomógł. No dobrze, nie zachowałam się zupełnie w porządku, ale wiedziałam, że sobie poradzisz. Jesteś taki męski i w ogóle. Geralcik, nie burmurz się, bo pomyślę, że już mnie nie lubisz. Nie przyszedłem się tu przekomarzać, tylko dowiedzieć się, co knujesz. Oczywiście, podejrzewasz mnie o najgorsze, a tymczasem moje intencje są czyste, niby łzy dziewicy. Aleksander pracował nad zarazą Katriony. Chce wykorzystać jego notatki do opracowania leku. Albo chociaż szczepionki. Ta? I działasz z pobudek czysto humanitarnych? Nie, działam z pobudek czysto egoistycznych. Możni tego świata wiele by zapłacili za takie remedium. Na przykład Radowid. Może nawet byłby gotów zapomnieć o mojej przeszłości w loży. Albo jesteś bardzo naiwna, albo znowu próbujesz mnie oszukać. O co ci chodzi? Radowid chce jednego, wygrać z Emhyrem. Lek na plagę Katriony nijak mu w tym nie pomoże, więc albo spali cię na stosie razem z tymi notatkami, albo każe ci ich użyć do stworzenia nowej broni. Nie bądź śmieszny, zarazków nie da się kontrolować. Jeszcze nie, ale to teoretycznie możliwe, prawda? Teoretycznie jest też możliwe, żeby jamnik zapłodnił wyżła. Nie mam czasu na dywagację, Geralt. Jadę do Radowida, czy ci się to podoba, czy nie. Będziesz miała na sumieniu życie setek albo tysięcy ludzi. Może i tak, ale co za różnica, czy Nilfgaardczycy zginą od żelaza, czy od pieprzonych prądków? Żadna! Różnica jest taka, że dżuma może się wymknąć spod kontroli, a miecz nie. Zamknij się na moment i popatrz na mnie.
Widzisz te ślady? Pogryzły mnie pluskwy, rozumiesz? Ja mam pluskwy, Geralt. Ja, Keira Metz, doradczyni Foltesta i członkini Loży Czarodziejek. Czego byś nie powiedział, nie zostanę na tych cholernych bagnach ani dnia dłużej. Ani dnia! A jeśli przekroczy Pontar, ludzie Radowida prędzej czy później mnie dopadną. Więc muszę się z nim układać. Nie mam wyboru, rozumiesz? Jest trzecia opcja. Pojedź do Kermoren. Sądzisz, że tam będę bezpieczna? Jeśli tylko nie wyprowadzisz Lamberta z równowagi, to tak. Ani Emchyr, ani Radowid cię tam nie dosięgną. Luksusów u nas nie uświadczysz, prawda? Ale mamy za to czystą pościel. To daleko stąd, za linią frontu. Ale jeśli będę się trzymać lasów, a potem gór pustulskich, powinnam się tam przedrzeć niezauważona. No, niech będzie. Nie potrafię ci odmówić, przystojniaku. Tak, znam się na kobietach. Dlatego nim się pożegnamy, oddaj mi te notatki. Dobrze, dobrze. Weź je sobie i się wypchaj. Żegnaj, Geralt. Albo raczej do zobaczenia. A, nie zdążyłem. No super. No dobra, kochani. Questy z Keira Metz zakończone. Ciekawe, co przyciągnęło tu tych ludzi. Głód czy chciwość? Ale wiem, że czasem mogę się jeszcze spotkać z Keirą w Kaer Morhen. Ale to jeszcze przed nami. Dobra, kochani. To by było na tyle. Dwa questy zaliczone z Keira Metz. Keira trafia do Kaer Morhen. No dobrze, przyda się na pewno do pomocy. I na tą chwilę jest bezpiecznie w Kaer Morhen. A to na razie tyle. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się, hej!